Szanowni Państwo, w imieniu Banku Zachodniego WBK bardzo serdecznie witam Państwa na wernisażu jednej z 21 wystaw pokonkursowych prezentujących najlepsze polskie fotografie prasowe. 8 edycji konkursu BZWBK Press Photo. Na wstępie pragnę podziękować Pani Dyrektor za gościnę, którą nas tutaj obdarzyła. To też robię. Proszę Państwa, BZWBK Press Photo to przedsięwzięcie, które od początku, czyli od 2005 roku, stoi za nim Bank Zachodni WBK i Dziennik Rzeczpospolita. Tegoroczna 8 już edycja BZWBK Press Photo jest wyjątkowa z kilku względów. Ponad 483 fotoreporterów zgłosiło swoje prace do konkursu, to aż o 90 więcej w stosunku do edycji 7. 46 fotoreporterów uzyskało 55 nagród o łącznej wartości 130 tysięcy złotych. Tegoroczna edycja konkursu jest również wyjątkowa, bo oprócz wystaw były zorganizowane warsztaty w 8 miastach Polski i bardzo się cieszę, ponieważ Wrocławek jest też jednym z takich miast, gdzie te warsztaty dla młodych fotografów BZWBK Press Photo Junior zostały też tutaj przeprowadzone. W sześciu kategoriach moje miasto. Zacznę od poproszenia za siebie osoby, która zajęła trzecie, później drugie i pierwsze miejsce w tej kategorii. Poprosimy Roxanę Górczyńską, jeśli jest z nami. Jeśli nie ma, to tylko przekażemy. Drugie miejsce Krzysztof Szykulski. Prosimy bardzo. Gratulacje i może oraz. Proszę Wam Państwa. Znajdą się w gronie laureatów konkursu BZWBK Press Photo. Pierwsze miejsce w kategorii Moje Miasto, Karolina Pawłowska. Czy jest Karolina z nami? Jeśli nie ma, to przekażemy to do. I druga kategoria Sztuka. Trzecie miejsce Weronika Podolska. Weronika Podolska. Nie ma Weroniki. Drugie miejsce Aleksandra Gorzycka. Aleksandra Gorzycka jest. Brawo z Aleksandry. Myślę, że to
właściwy adres, aby ten piękny fotograficzny album z 7 edycjami konkursu bez WBK Press Photo otrzymać. Gratuluję serdecznie również. Panie dyrektorze. Jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom i mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się na BZWBK Press Photo. To proszę o paski ciepłe do wystawu warsztatów. Bardzo proszę. Proszę o